Witam. Chciałem przedstawić i omówić, w jaki sposób rozwiązałem cyrkulację wody w swoich akwariach. A więc, cyrkulacja wody zaczyna się w tym miejscu. Jest ona napędzana cyrkulatorem, a dokładnie falownikiem Jebao RW15 o mocy 15 000 litrów na godzinę. Pracuje ona na piątym biegu z 8 możliwych. Jest takie mniej więcej plus minus 2/3 mocy. Jest to w zupełności wystarczająca moc do napędzenia cyrkulacji wody w akwarium 2,5 metra szerokości 75 cm. Cyrkulacja bierze początek w tym miejscu, tak jak wcześniej powiedziałem. Cyrkulator jest mocno skręcony w prawo i do góry. Dzięki czemu woda leci sobie pod kątem i mniej więcej w połowie akwarium odbija się od tylnej ściany akwarium, prześlizguje się po niej, zakręca o drugi bok akwarium i wraca sobie tutaj tędy dołem pod falownik i do zasysów. Tamto miejsce. W tym miejscu jest najwolniejszy ruch wody. Nazwijmy go taką strefą ciszy. Zresztą w ogóle taka zasada jest, że pod wszelakimi cyrkulatorami, falownikami, turbogąbkami itd., czyli najsilniejszymi źródłami ruchu wody w akwarium, pod nimi, wokół nich zawsze będzie strefa najwolniejszego ruchu wody. Czyli tutaj mamy zasysy. Tutaj trafił sobie ten syfek i tak dalej. Tak mniej więcej wygląda cyrkulacja, czyli woda dokonuje takiego, w ten sposób takiego ruchu w akwarium. Tak sobie krąży, idzie sobie górą, a wraca sobie dołem. Z tej strony mamy wyloty, dwa wyloty z narurowca, gdzie woda spokojnie spada sobie na lustro wody. Nie ma żadnych zwężek i tego typu różnych urządzeń. Po pierwsze, bez tych zwężek woda nie zagłusza się, czyli lepszy jest przepływ w narurowcu. Po drugie, woda spadająca swobodnie na lustro wody likwiduje mi do kompletnego zera film bakteryjny. Nie mam w ogóle tego problemu. Nie istnieje w ogóle coś takiego jak film bakteryjny w moim akwarium. Po drugie, w ten sposób woda bardzo dobrze dotlenia się. Oczywiście, jeżeli ktoś chce albo nie pożąda tego typu chlupania wody lub tego typu bąbelków, nie podoba mu się, nie chce, rury to może sobie skrować z drugiej mańki pod końcem, żeby woda leciała sobie bezpośrednio pod lustro wody. Ale nie zalecałbym zakładania wszelakich zwężek i tak dalej, ponieważ jeżeli użyjemy cyrkulatora, on jest na tyle dużym źródłem napędzania, źródłem cyrkulacji wody i danie zwężek w tym miejscu i dałbym je pod spodem, woda tędy tak szybko by cyrkulowała z taką dużą prędkością, że wszelakie brudy, zanieczyszczenie i tak dalej po prostu żywcem przelatywałyby sobie koło zasysów, a nie byłyby zbierane. Cała sztuka polega na tym, żeby w miejscu, w którym są zasysy, był najwolniejszy, najspokojniejszy ruch wody, żeby mogły sobie swobodnie filtry wybierać te całe zanieczyszczenia. Nie wolno zrobić w akwarium pralki. Zrobienie pralki wody w akwarium nigdy wody nie wyfiltruje do kryształu. Tak wygląda moja woda, można sobie przyjrzeć. Wydaje mi się, że jest czysta. Nigdzie nie zalegają różne świństwa, brudy. Wszystko jest czyściutkie, ładne. Trafia sobie do cyrkulatorów. Tak to sobie wszystko wygląda. Rury są pochowane. Tutaj dla Zbyszka. Pan Buchochromis atritaniatus. Jeszcze młody
19-centymetrowy chłopczyk. I największy krokodyl Fuscotaniatus. I wynustosik. Można jeszcze raz sobie zobaczyć, woda sobie właśnie w ten sposób cyrkluje. Te czerwone przewody, jakby ktoś zastanawiał się, po co jemu są. A no to są, proszę tutaj, to są wyloty z Purolite. Tak to sobie wygląda, nie ma żadnego filmu. Dziękuję za uwagę.